Znajdujemy się w Międzyrzecu Podlaskim, na Międzyrzeckich Jeziorkach. Dzisiaj kolejna edycja Pucharu Arua. Ścigają się zawodnicy dosłownie z całej Polski, z wielu miast. Odwiedzili nas tutaj zawodowcy i amatorzy zimowej kąpieli. Zawodnicy zbierają punkty, ścigają się na dystansach od 25 metrów poprzez 50, 100, 200, 400 i właśnie w chwili obecnej pierwsza seria 1000 metrów tuż za naszymi plecami. To jest czwarty Puchar Arua Cup w tym roku. Przyłączyliśmy się do ICP Poland, Ice Cup Poland. Zawodnicy zbierają punkty, możemy to określić takim Pucharem Polski. Zbierają punkty w wielu miejscowościach, w wielu miastach, na wielu zawodach i między innymi w Międzyrzecu Podlaskim, a już niedługo, bo 11 lutego, także w Łukowie. To jest środek sezonu, w zasadzie już zbliżamy się do końcówki. Dokonaliśmy pomiarów wody, temperatury wody. W zależności od temperatury są przeliczane odpowiednio punkty. Dzisiaj temperatura przy pierwszym pomiarze wynosiła 3 stopnie Celsjusza. Także hardkorowo, tak? To jest naprawdę coś niebywałego, wejść do wody o takiej temperaturze i tak jak teraz obecni pływacy, przebywać w niej kilkanaście czy też kilkadziesiąt minut, bo tyle trzeba czasu, żeby przepłynąć kilometr, to jest naprawdę nie lada wyzwanie. To można powiedzieć, że to jest fenomen. Dzisiejsze zawody odbywają się o Puchar Starosty Bialskiego, który jest fundatorem statuetek, za co serdecznie dziękujemy staroście. O godzinie 12 oficjalne otwarcie zawodów, witamy też wtedy morsów, będziemy mieli wspólną kąpiel z morsami. No i tu warto podkreślić, że jesteśmy chyba jedynymi zawodami w Polsce, jak nie na świecie, które łączą sportowe, zimowe pływanie z morsowaniem. Nasze zawody, nasza impreza jest dla wszystkich, i dla morsów, i dla pływaków, bo naszym zdaniem wszyscy jesteśmy jedną wielką rodziną i jedni z drugich się wywodzą. Każdy słyszał, jak nie czytał, to słyszał gdzieś z opowieści, że morsowanie ma zbawienny wpływ na zdrowie. Ja to potwierdzam. Systematyczne kąpiele w zimnej wodzie hartują organizm, mają wiele zdrowotnych właściwości. No poza tym tworzy się jakaś społeczność, tak? Ludzie się spotykają, co w dzisiejszych czasach jest trudne, zwłaszcza po covidowych. Ludzie się trochę od siebie odzwyczaili, a wspólne pływanie, wspólne morsowanie jednak sprzyja nawiązywaniu więzi i pielęgnowaniu ich. Misją naszej fundacji jest krzewienie sportowego stylu życia, nawiązywanie więzi, ale też bardzo ważnym celem, przed którym wydaje mi się, że wszyscy stoimy, jest pomaganie innym. I w tym roku, jak w poprzednich edycjach, przyłączyliśmy się do akcji charytatywnej, do zbierania środków dla osoby potrzebującej, młodego chłopczyka Wojtusia Jączyka z Łukowa. Dzisiaj przeprowadzimy licytację, będą cały czas stały puszki, gdzie mam nadzieję poznamy hojność tutaj zawodników, morsów. No, warto pomagać, tak? Po to jest fundacja, po to są takie organizacje jak nasza. Warto też wspomnieć, że te zawody nie odbyłyby się, gdyby nie pomoc instytucji, tak? Gdyby nie pomoc starosty, o którego puchar dzisiaj walczymy, gdyby nie pomoc Urzędu Miasta Międzyrzec Podlaski, gospodarza obiektu, gdyby nie pomoc Mosiru Międzyrzec Podlaski, który tutaj pomaga nam w sprawach technicznych, namioty i tak dalej. OSP Stołpno, które zapewnia też balie, sauny, opiekę medyczną, ratowniczą, WIPASZ, tu miejscowe zakłady produkcyjne, które ufundowały nam mięsko do posiłku regeneracyjnego. Jak posiłek regeneracyjny, to też zakład karny, który przygotowuje dzisiaj ten posiłek regeneracyjny. Oprócz tego FHU Łukasz Popielewicz, sponsor zawodów, IBF Budownictwo, sponsor zawodów, hotel Mixbud w Białej Podlaskiej zapewnił atrakcyjne ceny naszym zawodnikom. I oczywiście patroni medialni, Radio Biper, też tygodnik Słowo Podlasia, które pomagają nagłośnić nam tego typu zawody. Thank you.